z prawdziwą przyjemnością przedstawiam wam... Cześć, witam was wszystkich w kolejnym poradniku. Dzisiaj dowiemy się o technice tak zwanego green screena, co pozwala nam przenieść postać z Gothica na dowolne tło. Możemy przenieść go na tło sądu, sali rozpraw, basenu, wnętrza domu, pod wieżę Eiffla, pod Big Ben w Londynie. Potrzebujemy naszego tutaj tła zielonego. I znowu używamy programu GoMa. Tłumaczyłem kiedyś, jak on działa, więc należy wejść w niego. Wchodzimy oczywiście tekstur SOLF, tak jak wcześniej. I podmieniamy tutaj teksturę NW MISC Strong Stonewall 01C oraz teksturę NW Nature World Boden 03C. Podmieniamy te obydwie tekstury, już to tłumaczyłem w jednym z odcinków, po czym zamykamy program i przechodzimy do gry. Teraz wchodzimy do gry i ustawiamy się w tym miejscu w Corinis pod tą tutaj ścianą i wpisujemy też komendę Toggle Desktop, żeby wyłączyć paski oraz zaczynamy jakąś interakcję. Ubierz się porządnie! Ubierz się porządnie! Ubierz się porządnie! W tym momencie przechodzimy do jakiegoś programu do obróbki filmów. Ja to wam pokażę na przykładzie programu Camtasia Studio 8. Bierzemy tutaj nasz plik i przerzucamy go. Mamy tutaj mówiącego sędzie. I teraz tutaj klikamy More Visual Properties i Remove a Color. W tym momencie tutaj się musimy trochę pobawić. Ok, jeżeli uda nam się jakoś to zrobić, to możemy w tym momencie przerzucić sobie tło. Ważne, żeby ono było pod spodem. I jak widzimy, nasz sędzia pojawił się na tle sądu.